pięknie, bądź, chodź, teraz już możesz, teraz możesz, teraz możesz, teraz możesz. Idą o tym? Raz, raz, raz. Kurde, bez stresu. Jeronie, mamy teraz 25 ryjek i tak chciałem, żeby pogadać z wami, że z kolei jest taka wielka okazja, niestety nie trzymam moczu. Generalnie chciałem powiedzieć, że mój mąż wzięliśmy rozwód, ponieważ nie zadowalał mnie w łóżku. Chodzi generalnie o to, że nie przykręcił poręczy do łóżka, ale jednocześnie... Cześć, jestem Ciulikiem Gorolem. Jestem taki mały ciulem z Sosnowca i chciałem pokazać wam teraz taką gorolską, chalecką gadkę. To ci godom, ja on przyjechał tutaj na tej kole, o tutaj, tutaj strażok. On przyjechał na tej kole i wdubił się w ta chałupa i to się zaczęło jarać. No to ci godom nie fulą. Co? Mam ci dupnąć? Ja ostatni taki dziennikarz muszę powiedzieć. No i ostatnio rucham takie dwie dupeczki. One mówią, łapiemy ze pośladki, jesteśmy razem w jacuzzi, a mi tak furla. I myślę sobie, o nie, mam takiego małego fiutka. Cześć, jestem Ewa Błachnio, jestem najpiękniejszą prezenterką absurdalnych wiadomości i teraz opowiem wam o tym, jak to trzech gangsta raperów wchodzi na... Generalnie ten Marcin Zbigniew Wojciech, kocham go, a najlepszy. Marcin Zbigniew Wojciech, bardzo mi się podoba, jest bardzo przystojnym facetem. Generalnie taki fara, ale patrzę na niego, no w nogach by nie spał. Z Krakowa jestem. Dobra, tak naprawdę jest to z Jędrzejowa, ale wszyscy lubią, znają tylko Kraków. Jędrzejów, takie małe zadupie koło Krakowa, ale mówię, że jestem... Siemanko, to jest moja chata. Tam się najebałem, tu leżałem, tam mnie nie znają. O, taki mam biceps, patrzcie, wcześniej tylko buba pedał, a teraz jednak biceps jest. Podrobiłem trochę, patrzcie na to. A zobaczcie, jak się wygina ten łokieć. Kto z was potrafi wygiąć tak tego łokcia? Nie wiem, czy ktoś z was potrafi, bo teraz pokażę. Pęk, 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 pęk. Proszę pana, chciałem panu bardzo dodać bardzo, może szanowni państwo, a teraz widzimy tutaj z tyłu Roberta Korunczyka z Kabaretu Młodych Panów. Robert, jak wiecie, zawsze miał potrafi wystroić. Siemanko, to ja z moją starą. Jesteśmy już 3 lata po ślubie. No właśnie, widzicie, 3 lata po ślubie. Nie ma miękkiej gry.